gdzieś widział ją, znowu była z innym. Krzyczał coś, szarpał ją, uciekła do windy. A teraz jestem tu, ludzi tłum, a myśli takie dziwne. Nie wiem, czy sam tego chcę, nikt tu nie jest winny. Myślę, że nie stało się nic. Absolutnie, przede wszystkim właśnie brakowało mi kontaktu z wami. Wakacje to taki okres dla artystów, zwłaszcza śpiewających. Koncerty plenerowe, spotkania i tego w tym roku właściwie było jak na lekarstwo. Właściwie można tak powiedzieć, bo nie licząc chyba kiedy byliśmy w Lubomierzu? Lubomierzu, miesiąc temu. Miesiąc temu. Festiwal Polskiej Komedii. Na Festiwalu Polskiej Komedii. Tam właśnie mieliśmy takie spotkanie. To koncert w kościele. Tak, to można powiedzieć, że to jest tak naprawdę inauguracja i jednocześnie zakończenie tego sezonu letniego właśnie u Państwa. Więc jest mi tym bardziej miło, że można tutaj dzisiaj. Tak chciałem szukać świateł, a światło jest w nas. I ścigałem się z czasem, chociaż tyle go mam. Spotykałem nowych ludzi, tak jak dzisiaj, w portach odległych miast, by się nigdy nie znudzić, żeby poznawać świat. Podobnie czułem właśnie na kilka etatów. Znaczy, były występy, tak jak dzisiaj. Ja jako Artur Chamski, ale czasem zdarzało się i to naprawdę zaraz po programie, po pierwszej edycji, to było dosyć częste, kiedy dostawałem maila, że chcieliby, abym wystąpił w roli Prince'a, albo Heleny Wądraczkowej, albo Lady Gagi. I to były bardzo często takie koncerty, że musiałem przygotowywać kilka piosenek tych artystów i miałem zapisane na przykład właśnie w kalendarzu wieczorem, nie wiem, 22 po spektaklu w Warszawie, hotel Marriott, Lady Gaga, 30 minut. Myślę sobie, Boże, co ja przez 30 minut mam robić? Lady Gaga być. Tak, no i wiedziałem o tym, że ten występ jest za 3 miesiące i wtedy intensywnie siedziałem i zastanawiałem się, jak zrobić show, żeby po prostu być Lady Gagą. Przez pół godziny. Nie rozumiałam, kiedy mówiła mi, dzisiaj ostatni raz. Zadaj się proszę tak, jak gdyby umarł czas, mówiła mi. Studio Kufo do teatru, Komedia Teatru Kapitol, tam wszędzie, gdzie Artur Chamski tak na co dzień szaleje artystycznie.